Zdaję sobie sprawę, że otwierasz właśnie vloga. Cieszę się. Powiedz tylko, dokąd idziemy? Do Turcji. Zapraszamy. Vlogging my way through life. Pełnowartościowy posiłek na pokładzie, czyli ciasto urodzinowe, tort za zdrowie siostry. Zapomniałam zrobić kriwa. Podziękuję panu. Jest to bardzo fajnie. Kubuś serwuje nasz jedyny napój. I jest ciemna noc, więc pewnie się zobaczymy jutro. W tym pięknym świetle witamy was. Witamy was z Turcji, zapraszamy nas na tydzień z nami. Tak, idziemy teraz na rodzinowe piciu. Tak, bo mam dzisiaj 23 lata, ale tylko dzisiaj. Tylko dzisiaj, jutro już nie. Chciałam powiedzieć, że impreza się kręci, a my idziemy po jedzenie i po prostu grubo. Słuchajcie, biegniemy na Midnight. Jest. Słuchajcie, dziękujemy za to, że istnieje coś takiego jak Midnight Snack, bo możemy zjeść zupę z soczewicy z dodatkiem randomowych warzyw. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę państwa, to jest chwila prawdy, ponieważ idziemy na jedzenie i zobaczymy, co się tutaj stanie. Powiem wam, że jest przepięknie. Tutaj jest wegańskie, tego nie wie nikt. Ale no, bar sałatkowy, po prostu cudo. Tutaj mamy dżemy. Na dobry początek wyjazdu próbuję sobie pokazać, że jestem zdrowa, więc kawka, pomarańcza zrobiona na gorącej wodzie owsianka, troszkę owoców i migdały. A widok jest całkiem zacny, bo tam jest plaża. Zestaw na dziś i każdy kolejny dzień. Dzień dobry, chciałam was powitać w pierwszy pełny dzień. Wczoraj mało z wami rozmawiałam w ten sposób. Postaram się to nadrobić, chociaż nie wiem, co wyjdzie z tego vloga. Idziemy na lunch i jestem bardzo podekscytowana, co tam znajdziemy do jedzenia. Także oczywiście jedzenie jest na pierwszym planie tego filmu. Dziwi to kogoś? Słuchajcie, ja jestem w raju, nawet nie będę wam tego wszystkiego opisywać. Po odrobinie wszystkiego jest tyle opcji wegańskich, po prostu szał, ciał. No i nie byłabym sobą, gdybym nie wzięła jeszcze talerza zieleniny. Moi drodzy, właśnie przeczytałam tę książkę po miesiącach podejść. Wczoraj byłam w połowie, dzisiaj skończyłam. Polecam naprawdę całym sercem wszystkim. To jest ten sam autor co Sapiensa i Homo Deus, ale spokojnie możecie sięgnąć po tę książkę. Bardzo aktualne, na czasie, ważne, potrzebne. Polecam. No trochę się śmieję, bo po pierwsze wyglądam jakbym była goła. Po drugie, wygląda jakbym miała włosy dotąd i mam twarz jak małe dziecko. A moje dziecko skończyło wczoraj 23 lata, pozdrawiam. Jest całkiem pięknie, a my lecimy się wykąpać i na kolację. Kuba, przywitaj vloga. Witam vloga. Ojej, pierwsze wrażenia? Jest ekstra, bardzo ładne miejsce. Polecamy bardzo. Nietuzinkowa. O, takie słodkie. A my idziemy odkrywać kolację. Jeszcze raz. Bulgur, szpinak, oczywiście znowu białą kapustkę, brokuła, jakieś mieszankę grillowanych warzyw, jakąś fasolkę, zarumbistą i trochę surowizny. To jest czerwony księżyc. Dzień drugi i druga książka, czyli moje marzenie ostatnich miesięcy. Słuchajcie, dobre wieści. Codziennie jest coś innego i mój boły wygląda naprawdę inaczej, ale wygląda przepięknie i zapowiada się przepysznie. Pozdrawiam serdecznie z Doliny Grillowanych Warzyw oraz dzisiaj mamy ekstra sushi. A tak wyglądają preferencje mojego brata. Pozdrawiamy z Doliny Frytek. Dzień dobry, chyba dzisiaj nie zabieramy aparatu na plażę, bo już nie mam miejsca w mojej torbie. To jest nowe, Kuba? Wiesz, że jak wszedłeś, to cały ekran się pojaśnił, bo twoja czerń sprawiła, że była potrzebna większa ekspozycja. No, to tyle. Cześć.
dalej co jest, trochę jest tak za mgłą, bo jest mega, mega wilgotno. Cały dzień się nie odzywaliśmy, jak ktoś to jest. Ja się spaliłem. Kubuś jest pierwszy spalony, raz w życiu. Ale tego chciałeś, bo się nie posmarowałeś, a my idziemy na kolację i się zdecydowałeś. Chciałam wam powiedzieć, że poczułam się troszeczkę sklepiając sobie jak kilku moc, która zawiązała sobie sukienkę na czerwonym dywanie, gdyż ja miałam cały tej kombinezon do zapięcia z przodu i z tyłu, a związałam sobie go w ten sposób, to się stresują, to jest bardzo dużo. Kolejny odcinek serii Caro kontra Kuba. Możesz odsunąć swoją talerzę. Tadam! Powód, dla którego żyję, moi drodzy. Tadam! Kto by pomyślał w Ameryce Południowej? Kto by pomyślał, że w Turcji takie widoki? No Azja, Azja! Mały update z plaży, słuchajcie, przeczytałam Call Me By Your Name, a od dzisiaj czytam Girls Talk, czyli książka Karoliny, która była u mnie w podcaście i jest to cudowne plażowe czytadło, szczególnie, że w tle mamy to. Pozdrowienia z raju. Ja i moje 1000 przemyśleń na minutę, chciałam wam powiedzieć, że w sumie rzadko się tutaj odzywam, ale cały czas prawie spędzam na czytaniu i opaleniu się. Czytam właśnie trzecią książkę. Kupiłam sobie drugi raz w ciągu tygodnia internet. To jest ostatni raz, dlatego że mimo wszystko przy promocji codziennika jest dużo wiadomości, na które odpisuję i chciałam się wam pojawiać na chwilę, żeby ogłosić nowy film, nowy podcast, także nie odmówiłam sobie, ale ogólnie jest offline i jest super. Słuchajcie, dzisiaj jest wieczór turecki, więc tutaj się nagle rozkładają jakieś stragany z atrakcjami, normalnie szał. Muszę wam to pokazać, bo dzisiaj jest najlepszy dzień ze wszystkich. Wyobraźcie sobie, jest hummus, jest soczewica z dodatkami, jest szpinak, jest kuskus z dodatkami taki na ostro. Są jakieś fajne grillowane warzywa jak zawsze, mega sałata z pomarańczą i zapiekane ziemniaki z sosem pomidorowym RAI. Ostatni lunch idealnie podsumowuje to, co tydzień zrobiłam najbardziej, bo jest kuskus, jest hummus, są grillowane warzywa na ciepło, wiesz, to nie jest na ciepło, ale gotowana zarówno marchewka, jak i kapustka zasypane zieleniną i jestem w raju. Chcesz powiedzieć? Udajesz mądrego? Polecasz gazetę? Czy wolisz Travelera? Bardzo ciekawe, ale Focus fajniejszy. Wolisz Travelera? Focus fajniejszy. Powiem wam, że smutno jest żegnać się z takim widokiem, a to ostatni wieczór. To się nazywa ostatnia wieczerza w całej okazałości. Ostatni widok na piękniejszą plażę, naprawdę nie mogę prosić o więcej, jeśli chodzi o położenie naszej restauracji. Słuchajcie, moje śniadanie od 2 dni to są bajgle z cudowną tapenadą oliwkową z zieleninką i pomidorem, a bajgle są wspaniałe z sezamem i będę za nimi tęsknić, dlatego czarna kawa. Kto by pomyślał? Kochani, my już się zbieramy i wyjeżdżamy, więc chciałam zakończyć tego vloga na tym koniec. Przypomnieć wam, że szybko do końca sierpnia trwa przedsprzedaż codziennika, więc jeżeli ogląda się to o czasie, to macie 2 dni. Także wszystkie informacje macie oczywiście w opisie. Przedsprzedaż oznacza turbo promocję. Ja wam dziękuję za to, że oglądaliście tego, mam nadzieję, przyjemnego wakacyjnego vloga i do zobaczenia w kolejnym filmie za tydzień.